Prawo. Prawo zwrot. Jak zasłoniłam, że się... Dobra. Prawo. Się, tak jak przyjechała po problem. Dobra, masz. Rozdrawiam. Ty, ale to tu... Widzicie tutaj sprzęt typu monitor, pompy infuzyjne, EKG, zestaw tlenowy, respirator, defibrynator, szafeczka, w której są rzeczy do intubacji, do dostępu dożywnego, do odsysania, do takiego podstawowego zabezpieczenia pacjenta, który ma na przykład zatrzymanie krążenia, jeden wstrząsie w różnym. Ma schorzenia, które no zagrażają jego życiu. Lampy, aby lepiej widzieć. Łóżka, które mają możliwość podnoszenia, wytrzymują do 250 kg, ale są przystosowane do pacjentów bariatrycznych. Jest dużo miejsca. Do takiego jednego pacjenta, który jest w stanie zagrożenia życia, potrzeba 5-7 ludzi, żeby go tak dobrze zabezpieczyć. Pewnie, żeby mógł w tej sali trafić na oddział docelowy, na salę zabiegową, na oddział intensywnej terapii. Tam jak przechodziliśmy, przyjeżdżaliśmy pod jazdem. Tamtędy przyjeżdżają pacjenci przywiezieni przez pogotowie ratunkowe. Trafiają na SOR, są poddawani tak zwanemu triażowi. Czyli są segregowani w stosunku, jakie mają ciężkość obrażeń. Czerwony, żółty, zielony i czasem niebieski. Czerwony to tryb pilny, a już najlepiej, żeby tutaj trafił i cała uwaga personelu skupia się na nim. Żółty, czas oczekiwania do godziny. Czyli do godziny czasu lekarz dyżurujący ma obowiązek zająć się takim pacjentem. A zielony to do 6 do 8 godzin, tak jak najlżejsi, którzy mogą sobie spokojnie poczekać i w życiu nic nie zagraża. Złamanie, złamany paznokieć, ból brzucha, nadciśnienie. Pamiętajcie też, że zielonego może stać żółty, czerwony, nawet czarny. Tak. Nie może być od zielonego do czarnego wychodzi, ale od czerwonego sam nie zmieni się na zielonego. Z tej strony droga w jedną stronę, czyli tam, na oddziały szpitalne, gdzie może trafić na blok operacyjny, na pracownię hemodynamiczną w przypadku zawału serca. Albo na poziomie intensywnej terapii. Na SOR powinni trafiać pacjenci, którzy są w stanie zagrożenia życia, a nie przychodzić z pogostkami. Potem został powołany, aby odseparować pilne przypadki. Tak samo powiatowe ratunkowe, ono powinno tylko na SOR przywozić takie rzeczy. W ścianach, jeszcze tak do wyposażenia, dostęp do instalacji tlenowej, drużynowej i azotu. Tlen, duszność. Azot może być wykorzystywany do sedacji, a próżno do odsysania. Jak widzicie, wszystko jest w metalu, ze stali niezbędnej. Jest czyste, utrzymywane w jak najwyższym stanie. Gdyby było gotowe do użytku, cały ten sprzęt jest po jakiś czas sprawdzany przez profesjonalistę, bo odbija to, że jest gotowe do użycia i codziennie rano, a każda zmiana jak przychodzi, 7 do 7 po 12 godzin, dzień i noc. Lekarz używający pielęgniarka oddziałowa sprawdza, czy nadaje się do użycia. Wykonuje szybki autotest. Tutaj mamy stak, miski, które może wykorzystać lekarz pielęgniarz, żeby wykonać jakieś zabiegi tutaj. Monitor, możliwość monitorowania EKG, ciśnienia pulsoksymetrii. Tutaj tak, przenośny. Zestawy przeciwstrząsowe mogą być jeszcze tutaj położone. Nic na szafeczki. Są bardzo długi. Jeden do wyciągnięcia, drugi do wyciągnięcia. Zawsze.
specjalny sprzęt. To się nazywa urządzenie do mechanicznej kompresji tkanki piersiowej, zwany Lukasem. Tak go nazwali producenci. Zakładamy, że to jest nasz pacjent. Niestety nie mamy manekina, ale pacjent jest sympatyczny, uśmiechnięty. Sprawdzamy. Nie oddycha, nie ma zachowanego tętna. Musimy ratować. Ona ma na imię Monika. W konkursie tak została. Pulpon jest? Nie. Jakby się dobrze popatrzyli. Możecie sobie pucnąć, możecie sobie usiąść, jak chcecie. Uciskamy klatkę piersiową, oczywiście cały czas jest przyciskane, cały czas jest wentylowane. W międzyczasie trzecia osoba zakłada to urządzenie. Zwróćcie uwagę, ile czasu to zajmuje. Ile zeszło? 20 sekund? Chyba nawet nie. I wtedy możemy sobie tylko oddychać albo podłączyć pacjenta do respiratora i mamy dwie osoby wolne ręce. Prawda? Oczywiście pacjent jest podpięty pod monitor. O, tu jest miejsce na ewentualne raz, dwa, jeżeli chodzi o oddech. Monika lubi być resuscytowana, ona często jest resuscytowana. Możemy zrobić to również w takim systemie, że nie ma przerw na oddychanie. Jeżeli pacjent jest zaintubowany, podpięty do respiratora, nie musimy robić przerw, ale to już takie drobne szczególiki. Jeżeli ma długie ręce, Monika ma akurat ręce krótkie, ale czasami może być tak, że ma ręce długie pacjent i chcemy go przenieść, przeszkadza nam. Co robimy? Pięcie za karę, żeby nam nie uciekł. I wtedy możemy pacjenta przenieść na salę zabiegową do kardiologii na przykład, jeżeli chcemy, żeby kardiolodzy zrobili swój zabieg. Możemy w trakcie resuscytacji pacjentowi zrobić tomogram głowy. Możemy wtedy wszystko. Pacjent jest cały czas zabezpieczony. Pracuje Lukas, czyli urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Długo się uczyłam, to trudna nazwa. I pracuje respirator. Pacjent oczywiście jest zaintubowany. I wtedy możemy, oczywiście ma podłączone linie dożylne, czyli węflony, można podawać leki, które uznamy za stosowne. Natomiast podstawowa rzecz, i to może chodzić i chodzić i chodzić. Ma baterię, jak się skończy, możemy podpiąć do prądu i dalej może chodzić. Także ręka czy nie? Wiesz, ile kosztuje? No ile? 50. 48 500. Także. No tak, tak kosztują rzeczy do ratowania ludzkiego życia. Czy dużo, czy mało? Z jednej strony dużo, ale z drugiej strony patrzcie. My sobie stoimy, możemy z wami rozmawiać. Oczywiście w trakcie prawdziwej akcji resuscytacyjnej tego nie robimy, zajmujemy się innymi rzeczami. Ale nie wymaga. Ile jesteśmy w stanie uciskać klatkę piersiową? 2 minuty. No, 2 minuty tak skutecznie, prawda? Bo później to już jest takie głaskanie. A on już w tej chwili pracuje 4 czy 5 minutę i w ogóle się nie zmęczył. Jedynym punktem krytycznym jest założenie. To jest 20-30 sekund do założenia. A poza tym, oczywiście ma ograniczenia, zwróćcie uwagę, nasza Monika jest troszeczkę za chuda do tego sprzętu, w związku z tym my podkładamy koc. Normalnie pod pacjenta tego koca nie powinno się podkładać, prawda? Nie możemy ćwiczyć na żywym człowieku, bo uciskanie żywego do zdrowego człowieka nie jest, to wiecie, nie powinno się zdarzać, prawda? Dlatego Monika dzielnie nam służy, rzęs jej się, tej kobiety trzeba się gdzieś zaprowadzić, ma rzęs. Jeżeli chcemy sprawdzić zapis na monitorze, jeżeli chcemy zrobić szybkie zdjęcie, żeby nam nie chodziła, prawda? Bo zobaczcie, ona cała chodzi. Cała. No to robimy stop. Mamy 30 sekund na sprawdzenie zapisu na monitorze, na ewentualne posłuchanie czy sprawdzenie tętna, bo może tętno jest. Także i robimy start. I już. Także urządzenie, jesteśmy z niego bardzo dumni, bo jest w tej chwili coraz częstsze. Ale bardzo, bardzo ułatwia nam sprawę i daje dużo, dużo większą szansę pacjentowi na skuteczną resuscytację. Dobra, zostawmy ją, bo widna. Halo, czy pani?
pani nie słyszy? Chyba przeżyje, ona tutaj przeżywa za każdym razem. Chcę chce włączyć urządzenie? Jeśli, tak jak tutaj pani przewodnicząca mówiła, będziemy robili jeszcze wentylację, to tutaj 30 minut. Włączamy i masz 7 Co jest ważne? Ważne, żeby ustawić ten tłoczek, czy jak by się to nazywało, na środku klatki piersiowej. Nie brzucha, nie tutaj gdzieś na szyi, tylko dosłownie na środku. Tak jak uciskamy w tym miejscu, gdzie uciskamy klatkę. Okej, super. Teraz. Myślę, że zdjęcie są tylko. Łatwe? Tak. Tylko. Zobaczcie, nie bójcie się, no naprawdę nie bójcie się. Możecie z dwóch stron sam. O tyle jest to ważne, że zwróćcie uwagę, ma tutaj deskę pod spodem, czyli warunek uciskania na twardym podłożu jest zachowany. Wiecie, na szpitalnych łóżkach czasami jest miękko i czasami musimy pacjenta na przykład położyć na ziemię, co dziwnie wygląda. A jeżeli mamy taką deskę, to warunek uciskania na twardym podłożu jest zachowany wystarczająco. I można łatwo przenieść pacjenta. Wystarczy za dolną część ciała zabezpieczyć. Możemy. Że takie, z takich ułatwiających nam pracę rzeczy, to mamy to. I co mamy jeszcze z ułatwiających rzeczy? Respirator. I faktycznie jest to używane? Tak. Jest to używane. Pamiętam, jak on został zakupiony i został przywieziony do nas, to 2 dni później był użyty do resuscytacji i dzięki niemu skuteczny. To była taka przedłużona resuscytacja, trwała dobre 30 minut. Ale dzięki uciskowi tego urządzenia pacjent był dobrze, klinicznie. O, Ewelina! Cześć, jak pan? Twarz najlepiej. Ewa!